Jutro ja oczywiście ma końcowy z tej strony Kebusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy powinniśmy w ogóle odprowadzać podatki od sprzedaży skinów i zarobków z nich związanymi. Wszystko wytłumaczę w tym filmie. Przynajmniej to, co wiem i to, co wywnioskowałem. Wszystko, co jest wam generalnie potrzebne. Jak to załatwić i ile powinniśmy w ogóle odprowadzić. Więc zapraszam do oglądania, bo wiem, pamiętam, że jakiś czas temu pytaliście o to. Więc jest. Zapraszam Was oczywiście na stronę Skinsmonkey, gdzie swoje skiny wymienicie. No i co, wybieracie sobie skiny, Kodzik Kebus oczywiście polecam, odbieracie bonus darmowe 5 dolków przy idzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do wpłaty do depozytu 35%. Także zachęcam, link do strony znajdziecie w opisie, bo naprawdę masa fajnych skinów do wymiany. Zapraszam. Pierwsze co musimy zaznaczyć w dzisiejszym filmie, to jest kwota wolna od podatku. Wynosi ona 30 tysięcy w skali roku. Póki co nie zapowiada się, żeby się zmieniła na razie e, jakby. Kwota wolna od podatku to jest 30 tysięcy. I na razie tak jest, tak będzie. Jeżeli oczywiście będą jakieś zmiany, to postaram się o tym informować. No i teraz tak. Co warto wspomnieć? No, że do 30 tysięcy dochodu nie musimy odprowadzać podatku. Jest to kwota ustalona przez państwo i jest to dla nas zrozumiałe. Ja już wam wytłumaczyłem jasno. Nie trzeba odprowadzać podatku. Jeżeli jednak wykonujemy transakcję na kwotę powyżej 30 tysięcy, no, to wtedy trzeba ten podatek odprowadzić. Mowa, mowa tutaj oczywiście o, o skinach, no bo tutaj żaden pracodawca nie odprowadza podatku. My musimy go odprowadzić sami. No i to pewnie trochę inaczej wygląda, jeżeli macie działalność. No, ale zakładam, że większość z Was działalności nie ma. Raczej osoby, które ma, posiadają działalność, wiedzą, jak to zrobić. Więc jest to skierowane dla osób, które gdzieś tam sobie chcą sprzedać skiny, mają sporo i nie wiedzą, jak to zrobić. Więc jeżeli sprzedajecie skiny, wymyśliłem taką. Alternatywę, bo ja korzystam na przykład z Usmi, to jest coś takiego do wystawiania faktur. Możecie komuś wystawić fakturę i po prostu on musi, jakby, zapłacić przez to, więc można to zrobić w ten sposób, jeżeli chcecie, żeby to było zrobione w taki bardzo prawny sposób i od razu za was to strona robi. Więc nie ma tutaj dużo, jakby, do przekminienia. No i tutaj macie od razu, ile, że tak powiem, dostajecie na rękę. Z 32 koła dostajecie 28702 e, Macie opłatę serwisową i 8 jest to 250 zł, no i wiadomo, PIT to już wam samo rozlicza. Um, no i teraz. A, no i tutaj jeszcze jest VAT. To tutaj wszystko e, widać. E, I teraz tak. Druga rzecz, to tutaj jest właśnie ta licencja, to sobie wybieracie, nie? Jakieś tam przeniesienie praw autorskich, te inne zazwyczaj polecam licencję. Oczywiście trzeba to dokładnie opisać, co robicie, żeby nikt się tutaj do was nie przypruł. Jeżeli chcecie zrobić to na swoją rękę, no to bardzo prosty sposób. Idziecie do najbliższego urzędu skarbowego. Znaczy nie, może nie do najbliższego, w tym, w którym jesteście zarejestrowani. I po prostu tam się rozliczacie z PIT-u. Wystarczy rozliczyć PIT z kwoty, którą e, zarobiliście. Więc możecie ją normalnie bez podatku sobie przyjąć. 32 tysiące prze, przelewu wpada wa, na wasze konto. Ale musicie od tych 32 tysięcy odprowadzić podatek, żeby nie być gdzieś tam ściganym, żeby później wam właśnie skarbówka nie wbiła i inne tego typu rzeczy, i wtedy możecie spać spokojnie. Więc generalnie jest to bardzo proste, są to proste zasady, nie ma w tym żadnej filozofii. Jeżeli przekroczycie kwotę 30 tysięcy, no to trzeba podatek zapłacić, jeżeli nie, no to nie macie o co się martwić. Więc mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. I to na tyle. Trzymajcie się. Yo!